Witajcie, kochani. Powinnam to co tydzień wychodzić, mówić wam świadectwa, ale ostatnio jakoś tego nie robiłam, więc nazbierało się trochę. Ale chcę powiedzieć krótkie świadectwo. 22 czerwca dostałam wiadomość głosową o takiej starej znajomej, że jej mama ma chłodniakę 4. stopnia, że jest źle i że błagała mnie, żebym się o nią modliła, żeby ona mogła oddychać sama. Było z nią bardzo ciężko. Słuchajcie, za parę dni byłam w pracy w sklepie, ona mi to mamy przeprowadziła, ledwo chodzącą kobietę. Weszłam z nią na zaplecze, spojrzałam w jej oczy i takie było, słuchajcie, zrozumieli bez słów, że wiedziała, po co tu przyszła. Usiadła na takim łóżku, ja mam na zapleczu łóżko od jakiegoś czasu. I usiadła na tym łóżku, ja położyłam na nią ręce, zaczęłam się od nią modlić, zgromiłam chorobę, ona przyjęła Jezusa. 2 tygodnie temu wróciły po pół roku do mnie. Ona jest zdrowa, nic jej nie jest i to jest ważne, żeby mówić. Amen. Jest zdrowa, tak jakby się nic nie stało, lekarze są w szoku. Nie ma żadnego chłodniaka. Zdrowa kobieta. Amen. Przyszła do mnie do sklepu po raz kolejny i mówi tak, ten na górze cię słucha. Niesamowite to było naprawdę. Dlatego tych uzdrowień jest bardzo dużo, ale obiecuję, że będę wychodziła, będę mówiła, bo to jest bardzo, Amen. Bardzo Amen. Ważne. I jeszcze jedno. Jak się nawróciłam, to się modliłam dużo i cała rodzina była przeciwko mnie, bo myśleli wszyscy, że jestem w sekcie. No bo Kościół katolicki, Magda coś innego wyprawia. I powiem wam, co się stało. Bóg przyprowadził mnie do mojego życia wszystkich moich starych przyjaciół, znajomych, właśnie też tu siedzą dzisiaj ze mną. Wszystkich oddał. To się wychowałam. Po kolei, z roku na rok przyprowadza mi wszystkich. Amen. Jestem mu za to wdzięczna. Amen. Amen.